przekroczyli granicę z Polską. Jedna osoba zmarła Podlaskie, imigranci z Iraku błąkali się po lesie. Jedna osoba zmarła. Trzech obywateli Iraku błąkało się po lesie w miejscowości Giby na Podlasiu. Jedna z tych osób zmarła, potwierdziła policja w rozmowie z polsatnews.pl. Informację, że jeden z Irakijczyków zmarł z wychłodzenia, podała wcześniej nieoficjalnie stacja RMF FM. Grupę migrantów zauważyć miały osoby postronne. Irakijczycy przebywali na Podlasiu około 10 km od granicy z Litwą. To prawdopodobnie stamtąd, jak podaje RMF FM, uchodźcy przedostali się na terytorium Polski. Potwierdzamy, że odnaleźliśmy grupę migrantów w lesie, jedna z tych osób nie żyła, potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl młodsza aspirant Edyta Pacuk z Komendy Miejskiej Policji w Sejmach. Z nieoficjalnych informacji polsatnews.pl wynika, że gdy policja około godzina 10 dotarła na miejsce, jeden z mężczyzn już nie żył. Miał ok. 30 lat. Teren, na którym się znajdowali, nie jest objęty stanem wyjątkowym. Rekord na granicy. Wcześniej Straż Graniczna informowała o rekordowej liczbie prób nielegalnego przedostania się przez granicę polsko-białoruską. W sobotę było ich ponad 320, przekazała rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Dodała, że wszystkie próby zostały udaremnione. Od początku września Straż Graniczna odnotowała już ponad 3,8 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Stan wyjątkowy od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.